Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dmie, jesteśmy odwikaramentni o tysiące lat. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. War Thunder, słuchajcie, dzisiaj przyjrzymy się nieco bliżej samolot francuskiemu myśliwcowi Devoitier D371-373. Te dwa modele są właśnie modele bliźniacze, tylko jeden jest 371 jest wersją, że tak powiem, lądową tego myśliwca, a D373 było przystosowane do operowania z lotniskowców. A więc różni się właściwie tylko hakiem, właściwie, no i tam paroma szczegółami. W każdym razie, słuchajcie, ten samolot powstał na początku lat 30., kiedy to francuska marynarka wojenna prosiła zapotrzebowanie właśnie na myśliwce, które mogłyby operować z francuskich lotniskowców. No i słuchajcie, to była odpowiedź na to zapotrzebowanie. Samolot, słuchajcie, bardzo zwrotny, bardzo przyjemny, powiem szczerze, szczególnie na tej pierwszej erze. Bardzo fajnie się nim lata. Oczywiście, słuchajcie, w roku 40 była to już maszyna zdecydowanie przestarzała. Tak samo jak polskie PZL-11, które konstrukcyjnie bardzo zbliżone były właśnie do Devoitier 371. Zresztą to widać. To jest bardzo podobna konstrukcja. Ale słuchajcie, w grze się sprawdzają na pierwszej erze bardzo dobrze, bo są bardzo zwrotne. Bardzo zwrotne, dosyć szybkie. Cztery karabiny maszynowe to i tak jest więcej niż oferuje konkurencja, w których to samolotach zazwyczaj były po dwa montowane. Tutaj mamy cztery karabiny maszynowe, no i jest naprawdę zastój. Troszkę mało pestek do nich, bo chyba jest po 500 na sztukę, albo nawet jeszcze mniej. Tak więc no, mogło być troszkę więcej tych pestek, ale ogólnie no nie ma co narzekać na tę maszynę. Bardzo przyjemna, fajnie się nią lata. No więc słuchajcie, polatajmy trochę. Dobrze, moi drodzy, mamy SN i myśliwiec D371, Devoitier. Co się orientuje. Co my tu mamy? Amunicję uniwersalną sobie weźmy. Startujemy. To jest, słuchajcie, samolot rezerwowy francuski. Ciekaw, jak on sobie poradzi. Kurde, to już dało mnie na ostatni moment do misji, z tego co widzę. To ma stałe podwozie. Nie wiem, mi on troszkę przypomina, słuchajcie, polski PZL-11. Nawet bardzo mi przypomina PZL-11 swoim kształtem. Oczywiście także górnopłat. Jak to francuskie samoloty. Tam widzimy sporo niemiaszków. Mamy 1200 pocisków. Do 4 karabinów maszynowych, które są zamontowane tutaj pod skrzydłami. Tam widzę coś ciekawego. Widzicie pewnego Włocha, który atakuje nasze pojazdy. Trzeba się nim zająć. Kurde, dosyć mocno odlecieli, ale to dobrze. Ja nie lubię się pchać na pierwszego.
się nigdy dobrze nie kończy. Tutaj Henschel został zniszczony. Jaki Henschel? Rozpoczynam atak! Gdzie mnie rzuciło? Sea Harriery? O co chodzi? Znaczy Sea Hurricane'y? Co ja robię tu? Chociaż są też rezerwy, jest. Ankel 51. Ankel 112. Fajnie. Chciałbym zaatakować cele naziemne, ale wolałbym podzielić na cel tego tą CR-kę. Trafiony, pięknie. Amunicji, kurde, w niego powaliłem. Zaczęła na naszą pomoc. Tutaj Heinkel z tego atakuje. Koniec amunicji. Możemy wracać do bazy. Dobrze, jednego zestrzeliłem, drugiego trochę poharatałem. Muszę lecieć po amunicję. Lecę? Mniej więcej. Baza jest gdzieś tam. Serio, no kurde, po prostu... I prawie identycznie jak PZL-11, no. Dobra, wracajmy. Tam po TS chyba ładuje bomby. Bombowiec. Atakuje wroga. 120 na godzinę, całkiem niezła prędkość. W bitwach realistycznych, słuchajcie, jeśli... Zresztą chyba we wszystkich bitwach tak jest, że nie należy się pchać nigdy za pierwszego. Lepiej przepuścić innych, niech oni rozpoczną walkę, a wy później się dołączycie. Gdzieś tam se krążyć po okolicy, a nie pchać się od razu na pierwszy odstrzał. Trzeba troszkę wyhamować, oczywiście nie mamy klap. Ten też bombowiec brytyjski.
Lądujemy. Czekać troszkę, wytracę prędkość. I zaczynamy opadać. Trzeba wyhamować bydlaka. O, misja wykonana, pięknie. No to mamy, 7000 zarobiłem, wow. 7 trafień. Jedno krytyczne, nieźle. Całkiem zacnie. I opracowałem nowy samolot, pięknie. Ok, moi drodzy, mamy SN. No i naszego D371. Bierzmy się za nich. Bitwy realistyczne oczywiście. Dobra, startujcie, śmiało. O, gladiatory. Powoli startujemy. Jakiś taki wschód słońca. Ja w ogóle sobie polecę w inną stronę niż większość. Na spokojnie. Ja sobie zrobię jeszcze kółeczko nad bazą. Chcę to, żeby się oddalili ode mnie. Gdy to oni rozpoczęli walkę. Sobie nabiorę wysokości w tym czasie. Powiem ci, że nie jestem... Czy nie lubię, kiedy kurde pakować się... Pakować za pierwszego do strzału. Bombowców niestety nie za bardzo mamy. Jeden Hurricane ma bomby jakieś tam. Rakiety, ale chyba bomby stawią. Chyba, że tak niewielu osób gra bombowcami. Ja wiem, że bombowce może są mniej widowiskowe niż... niż myśliwce. Dorniera z lewej. D510 już tam się bierze za niego powoli. Mój samolot jest troszkę kurde wolny. Nie, oni gdzieś tu kurde są, tylko że ich nie widać. Zdejmijcie go! Anchor 100 leci na mnie. Za nisko. Potrzebuję wsparcia!
Spokojnie, się mną specjalnie nie interesuje. Mnie bardzo cieszy. Dorniery. Do 17. Ładnie przyspieszamy. Zbieramy także wysokości. Dokąd pan, panie Dornier się wybiera, co? Rzucił bombę na pewno. Trochę oberwał. No chodź. Wow. Dobra, już po nim. Zasłaniaj mnie. Musiałbym wracać do bazy po amunicję. To mi 160 pociski tylko. No chodź. Ej, kurde, broń się zacięła. 109 tylko czekała na to. Bang. No niestety. Okej, moi drodzy, lecimy naszym devoitie. Bierzmy się za nich. Zobaczymy, co ta maszyna potrafi. Chyba potrafi całkiem sporo. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Dobra. Lecimy. Trochę tak, kurde... Po świcie lecimy. Na bardzo krótki rozbieg. Zresztą... Zresztą jak to w przypadku... samolotu, który był przystosowany do operowania z lotniskowców. Ten rozbieg nie mógł być za długi. Ja myślę, że nie ma co za bardzo pchać na wysokość. W sumie nie będę jakoś ścisnął, żeby lecieć wysoko, bo nie jestem jakimś wielkim fanem walk na dużych wysokościach. O, mamy już tu jakiegoś Dorniera. To 17, trzeba byłoby ją przechwycić. Tutaj na nasz punkt. Ja bym się chętnie za nią wziął. Miałem chwilowo kontakt. Nie miaszkiem, ale widzę go. Cały czas.
Na jakiej wysokości leci ten Niemiec? Chciałbym troszkę przyspieszyć, bo teraz może być problem, żeby go dogonić. Niemieckie bombowce są dosyć szybkie. Zrzucił jaja, to na pewno. Nie wiem, po co ten strzela. Skoro jest... Niemiaszek jest troszkę za daleko. Dogonienie go naszą maszyną będzie bardzo trudne. A75 ma szansę go dogonić. To ma zdecydowanie potężniejszy silnik. Przejęliśmy inicjatywę. Już kurde. O kurde, 109. Tego TBD leci. Dobra, ten Heinkel S112. To niezbyt dobrze mnie rzuciło. Który strzela? Dobra, szybki zwrot. Wszystko przed nim. Oberwał. Cholera. Niestety wracam do bazy. Skończyła się amunicja. Mówiłem, że kurde, troszkę mało amunicji mają. O, zaliczyło mi zestrzelenie go. Super. Super, super, ale ja muszę lecieć po amunicję. Lecimy bardzo nisko. Żeby skubańcy nas nie zauważyli. To jest niemal na wprost. Mam nadzieję, że ten Włoch niczego tutaj nie będzie kombinował. Wchodzony, tam jeszcze wali do niego obrona śródlotnicza. Miejmy nadzieję, że go rozwalą. Wyżej by musiał lecieć. Daleko jeszcze. Wycznie na wprost. Ale mamy kurde dziury w skrzydłach. O, nie naprawią nas. Tylko muszę się tam dowlec. Ale konstrukcyjnie muszę znać bardzo wytrzymały samolot.
mamy dwie solidne przestrzeliny. Nawet trzy albo cztery bym powiedział. Tylko dwie takie mniejsze. Mimo to samolot nie za bardzo traci możliwości lotne. Ten CR-42 coś tu kurde knuje. Niech mnie ktoś osłania. To leci głąbie nad lotnisko. Tam jest obrona przeciwlotnicza. Oni ci pomogą. Nie rób mi kangura. No. Wylądowałem. On chyba nawet nie ma pod tylnym kołem, znaczy nie ma tylnego koła. Ma tylko taką płozę. Więc tak samo jak PZL-11. To co pamiętam z modelu. Więc całkiem zacnie. Mamy jedno zestrzelenie. Zaliczone. Dobra, ilu tutaj naszych zostało? Ten sam. Miło bardzo. Cała chmara Niemców. Startuj właśnie. Raczej tego nie przeżyję. Ale cóż. Lecimy naprzód. Że cicho. Cel misji osiągnięty, nie wierzę. Kurde, troszkę monitor przetrzeć, bo mam parę niewielkich plamek i czasem mylę te plamki z samolotami. Tam coś jest. Tam wali obrona przeciwlotnicza i to dosyć ostro. Tak wygląda wnętrze. Uwaga. Zraj się. Au. Wygrać z wypłatem. Walkę kołową nie będzie łatwo. O fuck, zapalił mnie. Nie wygląda to dobrze.
rozbije się. A, przeżyłem. Trudno, puszczałem maszynę. Moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. No i cześć. Thank you.